Serio? Chodziło o to, że na antenie po prostu jesteśmy, nie? Czyli on air, że tak się mówi w radiu. No, a wyszło na to, że jesteśmy i w powietrzu, i na świeżym powietrzu. A macie jakąś muzyczkę na dzień dobry? Mamy jakąś muzyczkę na dzień dobry? Tak. Coś będzie. Cześć wszystkim, tutaj Godziek Brothers On Air. Jest ze mną Paweł Janczyk, czyli nasz fizjoterapeuta. Człowiek, który od wielu lat nas prowadzi, pomaga nam wyjść z kontuzji. I dzisiaj pogadamy o ważnych tematach, bo kilka mi się nasunęło pytań, więc będziemy gadać. Rozkminiać. Gadać, rozkminiać. Wyjaśniać. Tak, wyjaśniać. Na pewno będzie trochę ciekawostek, jak przygotować się do sezonu rowerowego, jak unikać kontuzji, jak z nimi walczyć i co robić, żeby jak najdłużej jeździć na rowerze. Tak myślę. Żyć zdrowo. Tak jest. Reszta się ułoży. No, to co z tym przygotowaniem do sezonu? Od czego tu zacząć? Od... Byłoby dobrze ustalić, kiedy się zaczyna sezon rowerowy, bo to jest ogólnie problem. Problem i nie problem, bo fajnie byłoby przygotowania zacząć w określonym czasie na start główny, czy przynajmniej treningowy. No a dzisiaj jest tak, że możliwości są takie, że w każdej chwili można uderzyć w ciepłe kraje i potrenować, więc zakładając, że grudzień, styczeń powinno być tym takim odpoczynkiem, wszyscy gdzieś tam cały czas wykorzystują ten moment, żeby uderzyć, potrenować, no i ciężko ustalić moment. No tak jak ty w tym sezonie, nie wiem, jeździłeś do Szwecji chociażby, no to gdzieś tam było wkalkulowane i nie było żadnej przeginki, no ale jak ktoś nie mógł sobie uderzyć tam w jakieś takie kontrolowane warunki, tylko u nas w gabinecie się pojawiali w lutym ludzie, którzy mieli gleby na rowerze, gdzie podłożenie jest najprzyjaźniejsze, No to zaczyna się robić takie pomieszanie. No ale zakładając, że ktoś ma ustalone, że kwiecień, tak, teraz przyjdzie fajna pogoda, jest tym początkiem, to już jest teraz ostatni gwizdek, bo można się przygotować w trakcie, kiedy się rozpoczyna jazdę na rowerze, no ale jeżeli ktoś to zaczął robić w styczniu i się tylko skoncentrował na tym, żeby jego aparat ruchu był przygotowany i zbudowany, no to jest takie 3 miesiące przed, jest idealnie. To jeszcze zanim cię zapytam, jak przygotować ten aparat ruchu, to właśnie wspomniałeś o tym, że jedni zaczynają sezon szybciej, jedni później. No i właśnie to było jedno z moich pytań, bo kilka lat temu jeszcze nie miałem świadomości, że ten sezon powinno się właśnie i zakończyć, i zrobić sobie małą przerwę, i później go rozpocząć z przytupem. I tam gdzieś przewinął się nam temat takiej paraboli, jakby formy, którą sobie budujemy, nie? Chciałbym, żebyś rozwinął ten temat, bo to jest... Ciężko będzie to zobrazować, kiedy nie rozrysujemy tutaj tego, ale ty mówisz... Możemy wrzucić obrazek. Tak? No to super. To powinny być dwie parabole. Każdy powinien mieć w głowie parabolę sprawności fizycznej swojej w perspektywie całego życia. Jakby kiedyś też rozmawialiśmy o tym na kanale, że długość życia sportowca się bezwzględnie przedłuża. I ta parabola na dzień dobry między początkiem życia a 20 rokiem powinna być bardzo iść ostro w górę. A później łącznie z takimi amplitudowo spadek, góra, dół, powinna się cały czas wznosić do góry i wiemy, że dzisiaj 40-latkowie potrafią prezentować formę taką, która bez problemu konkurują w różnych dyscyplinach sportu z młodymi ludźmi. A jeżeli chodzi o parabolę sezonu, no to ona powinna być taka w zależności kiedy kto ma najważniejszy start, bo jeżeli to jest, nie wiem, Crankworks, i zbierasz punkty w różnych tam momentach sezonu i to decyduje o tym, czy jesteś mistrzem, czy nie, to nie możesz zbudować tego na zasadzie tak, jak masz, nie wiem, ligę w piłce nożnej. Nawet liga też jest, zbierasz cały sezon, ale na przykład masz puchar czy Liga Mistrzów, gdzie chcesz dojść do pewnego etapu i w maju masz finał i wtedy chcesz być najlepszy. No, czy chociażby Mistrzostwa Świata w jakiejś dyscyplinie, które się rozgrywają w tydzień, czy dwa, tak. I wtedy chcesz być najlepszy. No myślę, że tu możemy się skupić na stricte rowerowym sezonie, czyli wtedy, kiedy jest pogoda w Polsce i tak, to jest przeważnie okres od kwietnia do
października, listopada? Tak, i wtedy ta parabola była, powinna być taka, w mojej ocenie, wznosząca się, ale stopniowo. I szczyt powinien być w połowie sezonu. Mhm. I wtedy z maksymalnym opcją przedłużenia tego szczytu. A nawet jeżeli ktoś gdzieś tam zaczyna powoli spadać, bo brakuje sił, no to sęk w tym, żeby tak przewidzieć ten czas i tak się przygotować, żeby tych sił starczyło jak najdłużej. Czyli zakładając, że w Polsce to jest 4-5 miesięcy dojeżdżenia, no to no ja nie chciałbym być w szczycie sezonu pod koniec kwietnia, tylko lipiec, sierpień. No tak, a na wrzesień tak. Na pewno jeszcze to zostanie przeciągnięte, gdzie tam wiadomo, są eventy, są jakieś festiwale, czy tak, ty masz jeszcze poważne starty, prawda? No tak, tak. No. Więc ona powinna być taka zrównoważona, powoli wznosząca się w górę, no i jak najwolniej opadająca. Czyli śmiało możemy sobie dać przestrzeń do tego, żeby w zimę pochillować, no trochę odpocząć od roweru, nawet powinniśmy. Tutaj mówimy o, no, o zawodnikach, którzy startują, ale też w sumie... No ja nawet to bym przenosił na amatorstwo, bo jakby względnie ktoś, kto jest pro, wytycza nam, jak naprawdę powinien się podchodzić do tego ktoś, kto robi to rekreacyjnie, amatorsko. Brak odpoczynku od pozycji na rowerze może skutkować tym, że będziesz w fajnej formie, ale cię zaczną boleć plecy wtedy, kiedy będziesz miał mieć z tego największą frajdę, czyli nie wiem, no właśnie tak. Fajna pogoda, wakacje. I no, grudzień, ja tobie też mówię, że raczej chill totalnie, no tak. Tak. No to trochę tak u nas fajnie naturalnie wychodzi z tą pogodą. Z pogodą, nie? Tak. Że wtedy, kiedy jest pogoda na rower, no to warto jeździć i to wykorzystać, a kiedy jest zima, to odpocząć od roweru, od tej pozycji właśnie, tak jak mówisz. Tak, są też momenty w karierze zawodnika pro, czy kogoś, kto chce się dobić do pro, że on się akurat czuje, że ma, że potrzebuje się rozjeździć i czuje, że potrzebuje coś nadgonić z różnych powodów, bo miał, nie wiem, 2 lata słabsze, bo miał uraz albo coś, no i wtedy to też nie jest tak, że jak ktoś do mnie przychodzi i mówi, słuchaj, ja potrzebuję teraz pojeździć, no to ja się staram do tego dostosować i zrozumieć sytuację danej osoby, więc to też nie jest tak, że to jest sztywna zasada. No w ogóle rower jest taką dość elastyczny, bo powinno się do tego dość elastycznie podchodzić ze względu na to, że kalendarz się zmienia też. Ta pogoda też może być różna. Jak ktoś ma przewidziany jakąś tam okres rozjeżdżenia się, powiedzmy w marcu, w kwietniu, ale czuje, że jest w słabej formie był i w styczniu jest fajna pogoda w Barcelonie, no to czemu nie? No tak, tak. Zresztą wy to praktykujecie, tak? No, gdzieś właśnie w tą zimę ja akurat trochę odpoczywałem, ale co jakiś czas starałem się na chwilę wskoczyć na ten rower, żeby przypomnieć sobie, żeby utrzymać jakby tą, takie czucie roweru i gdzieś tam, żeby całkiem nie zapomnieć tych ruchów. Ale jednak udało mi się w tą zimę zdecydowanie odpocząć. Bardziej wykorzystałem śnieg i snowboard. I bardzo się z tego cieszę, bo... No, głowa odpocznie też, prawda? Tak. Na pewno i taka chęć, myślę, że głód roweru jest u ciebie większy. No właśnie. Co też jest ważne. No ale wiemy, że na przykład twój brat postawił na coś innego i ja się do tego dostosowywałem i wcale nie uważam, że to było błędem. Czas pokaże. Myślę, że w przypadku niektórych osób też trzeba rozłożyć szczyt formy na 2 razy, bo... Jeżeli ktoś na przykład chce wejść dobrze w sezon, a w końcówce sezonu ma ważne zawody i tak jest w przypadku Szymona, mówię tutaj o Rampage, no, tak. No to tutaj nie jestem daleki od tego, żeby myśleć, że ktokolwiek ze sportowców może utrzymać mega formę na tak długim okresie, przez no, tak, okres. Tak. Więc to też trzeba przemyśleć i jakoś gdzieś tam w pewnym momencie decydować, co się robi, przynajmniej treningowo. Bo my mówimy cały czas o takim przygotowaniu, rozumiem, o ćwiczeniach specyficznych dla danej dyscypliny sportowej, czyli dla roweru, tak? I wtedy gdzieś tam ja sugeruję maj, czerwiec, lipiec odpuścić całkowicie, co najwyżej raz w tygodniu robić, żeby podtrzymać pamięć, ale też bez jakiegoś dojazdu, tylko tak na spokojnie, żeby po prostu sobie coś robić. Czyli coś, co cię teraz męczyło ćwiczebnie,
no to później, żeby sobie robić, nie wiem, powiedzmy w weekend po jakiejś tam fajnej jazdce, w poniedziałek sobie porobić, tak dla przypomnienia tylko i wyłącznie. Czyli już wtedy, jak już zaczyna się pogoda, czyli już wtedy skupić się na rowerze, a trochę mniej tych ćwiczeń pozarowerowych. No dokładnie tak. No wiadomo, można się zmęczyć na rowerze, to nie trzeba poza rowerze. Rower to też ćwiczenia, no, chyba najlepsze w tym momencie dla każdego, nie? Właśnie. Czy najlepsza frajda. No, ja długo się właśnie kłóciłem ze sobą wewnętrznie, jak w zimę miałem odpoczywać, bo ja chciałem się ciągle rozwijać, a nie wiedziałem, że mogę sobie dać, pozwolić na to, żeby nie musieć jednak się katować. W sensie, żeby nie musieć ciągle się rozwijać i nawet w zimę jeździć na tym rowerze. I teraz fajnie właśnie zauważyłem, że mi to fajnie działa, że jednak jest to potrzebne i dla głowy, i dla ciała. No tak, jak my prowadzimy w sezonie zimowym szkolenia chociażby z przygotowania do rowerów, które właściwie teraz nam się za tydzień jest ostatnie przedsezonowe i dopiero wystartujemy z tym na jesień, zima przyszłego roku, my zauważyliśmy, że jak robiliśmy to w poprzednich latach, na przykład na wiosnę, czy chcieliśmy kwiecień, maj, gdzie my nie widzieliśmy z tym problemu, to często nam się zbierała grupa i na dwa dni przed: słuchaj Paweł, ale jest taka pogoda, że ja muszę gdzieś tam uderzyć. No i z tym się wszyscy kłócą, no ale to, że zimy są tak słabe, no to się zaczęło jakby też przesuwać na cały rok właściwie, tak? No tak, tak. Bo można jeździć do końca listopada i można zacząć od lutego w Polsce nawet. No, czyli w zimę odpoczywamy. Bezwzględnie. Chyba, że jesteśmy w Australii. No tak, tak. Ale tam jest lato. No, ciekawe. Ciekawe, czy w tych krajach, co oni mają pogodę cały czas, rok, to oni zwracają na to uwagę w ogóle, czy cisną cały czas. Ja mam, odchodząc tak od roweru, jest taki bardzo charakterystyczny przykład człowieka, który jako pierwszy w historii zdobył złoto olimpijskie w siatkówce na hali i później w siatkówce plażowej. To jest Karl Szkilary i on jakby w tej plażowej, no to tam zaczął królować, jak miał właśnie 30-40 lat i to były lata, nie chcę skłamać, ale raczej 90, jak to on tam był na topie, czy nawet troszkę wcześniej. I on, jak już był tylko w plażówce, gdzie miał cały czas możliwość w Kalifornii właściwie trenowania, to on sobie robił 5-miesięczną przerwę od siatkówki plażowej i ładował tylko kosza. On nie rezygnował ze sportu. Tak, no jakby ta koncepcja, że tam dalej się rusza, skacze, mu się sprawdzała. Ale będąc tak doświadczonym zawodnikiem, czuł, że no nie można robić cały czas tego samego. Jakby automatyzmy, które mają się podkręcać, z czasem się rozkręcają. No, dokładnie. No tak, tak. No, to jest to tracenie zajawki, no, jak się robi czegoś. Można się wypalić. Za wiele, no to właśnie to wypalenie przychodzi. No, także warto na pewno o tym myśleć. Ciężko jest, ale próbować można. Kiedyś się ktoś dośrubuje i sezon będzie miał taki perfekcyjny. No, ale mówisz, że on w koszykówkę grał. A... grał docelowo w siatkówkę. Tak, tak, grał w siatkówkę, ale for fun, powiedzmy, w kosza, ale też kosz. Kosz też w moim przypadku, czy w przypadku rowerzystów, to jest właśnie fajna odskocznia. No, która rozwija całe ciało, nie? Ja patrzę przede wszystkim profilaktycznie i prozdrowotnie, chociaż pracuję w sferze rehabilitacji jako fizjoterapeuta, w sferze treningu, w sferze prewencji, no to koszykówka jako taki wielopłaszczyznowy sport i wszystkie inne, które byśmy, tak jak ty czasami propagujesz, squasha czy tenis, no to jest coś, co ci jakby kasuje wszystkie złe rzeczy z roweru, więc jest to jak dobre wyjście. No, dobre. No. Jest to też... No bo, a czemu tak się dzieje? Czemu akurat te sporty? No bo jakby w ogóle w opozycji do roweru jest łatwo znaleźć taki sport, bo rower jest dość taki nietypowy, ma zamkniętą pozycję. No okej, są takie sporty bardzo podobne, jakieś wioślarstwo czy bobsleje, no ale mówiąc o roweru, to też jest cały czas zamknięta pozycja, jesteś przykurczony od przodu, od tyłu rozciągnięty i dochodzi do jakiejś kompensacji. I jeżeli ktoś nie ma jakby fachowej opieki, czy nie ma też takiej potrzeby, bo nigdy mu nic nie było, i zastanawia się, co mógłby robić bez jakichś porad specjalistów, no to jeżeli znajdzie coś, co jest
nie bardzo obciążające i skrajnie inne od roweru, a to jest łatwo o to, a dodatkowo nie poruszasz się tylko w przód, tył, w płaszczyźnie strzałkowej, tylko w każdą ze stron, w taką koszykówkę, nie wiem, mamy piłkę, piłka ci wyleci w jedną stronę, w drugą skoczysz z jednej nogi, z dwóch, wstawisz rękę, no to tak. To jest taka gumka do mazania. Okay. Więc warto. Czyli nieprzypadkowo spotykamy się na boisku do koszykówki w takim razie. Nie, ja wybierałem, ale mi się podoba. No nie, ja lubię właśnie pograć w te sporty, co mówisz, i czuję, że mięśnie, które pracują przy koszykówce czy przy tenisie, to ja ich nie używam zbyt często chyba na rowerze, bo po prostu jestem zakwaszony po treningu. Znaczy, ja myślę, że najbardziej to chyba jest odczuwalne po squashu. Mhm. Jest takie uderzenie na drugi dzień, że na nowo się poznajesz. No tak. Zależy też, na jakim poziomie się gra, bo ja na początku tak pykałem w sumie i nie... Aż tak się nie ruszałem, myślę, co powinienem, ale bardziej na tenisie to zauważyłem, bo więcej tam było tego biegania więcej i hamowania biegania, i tak dalej. Squash jest często taki dotkliwy, dlatego że ludzie są tam w niższej pozycji niż w tenisie. No ale jeżeli robiłeś to na takim chillu, to byłeś wysoki, więc może tego nie poczułeś. Błędem byłoby bezwzględnie na przykład w przypadku rowerzysty w zimie zamknąć się na basenie i pływać tylko i wyłącznie żabką. Dochodzi do bardzo podobnych mechanizmów, co w ogóle jakby w głowie takiego człowieka, który się tym nie interesuje, się nie mieści, ale w jednej i w drugiej dyscyplinie dochodzi do bardzo dużego przykurczu mięśnia czworogłowego. Przykurcz mięśnia czworogłowego dla rowerzysty, no to jest prowokacja schorzeń kręgosłupa, schorzeń stawów kolanowego. No i u ciebie to jest może jakby mniej jakby dotkliwe, ale dla tych, którzy mają nadmierny przykurcz, a robią enduro, szosę, jakieś XC, gdzie potrzebują mieć cały czas pełną regenerację i siłę tego mięśnia, no to przykurcz mocno to ogranicza. Więc to jest coś, co ludzie często też wybierają, bo pływanie jest dość popularne w zimie. No tak. Bo warunki są w miarę komfortowe, no ale zwłaszcza żabka jest niekorzystna. Jeżeli ktoś popływa raz w tygodniu i jest przewaga stylu grzbietowego, to jest jeszcze jest okej, nie? Ale jak ktoś się wkręci i tylko żabą jedzie, co częściej dotyczy kobiet, no bo ten styl jest dość taki, bym powiedział, charakterystyczny dla płci, dla kobiet, to jest błąd. Okej. Potem się biorą urazy nie wiadomo z czego, tak? Boli mnie po zewnętrznej części kolana. Jednostka chorobowa nazwana kolanem biegacza, powinna być chyba kolanem rowerzysty, a to jest przykurcz mięśnia czworogłowego. Tam dokładnie z pasma biodrowo-piszczelowego, ale można to połączyć w jedno. Mięsień czworogłowy, czyli coś, z czym walczymy na okrągło, żeby cały czas rozciągać zawsze po treningu. Później może jeszcze pogadamy bardziej o rozciąganiu i co warto. Chyba, że od razu powiesz w sumie, co warto właśnie rozciągać, co właśnie w tej pozycji rowerowej się kurczy i... W ogóle warto powiedzieć, że rozciąganie jak gdyby w sporcie, i to zwłaszcza tych komercyjnych, ale w rowerze nigdy nie było jakby nadmiernie popularne, a w tych pozostałych sportach dość popularnych przeżywa ostatnio jakiś kryzys. Ostatnio. Ja myślę, że w ogóle, żeby jakby rozwiać wątpliwości, czy warto, czy nie, to najlepiej doprowadzić się do skrajnej sytuacji i przesiedzieć 2 dni w pozycji takiej kucznej, zamkniętej i później chcieć iść się poruszać dynamicznie. No jeżeli ktoś jeszcze tego nie poczuje, to niech sobie wyobrazi, że przez tydzień siedzi i nagle ma się ruszać i jakby czuć od razu, co te tkanki sztywne, przykurczone, czego one nam wtedy nie dają. Więc jakby rozciąganie i parametr mięśniowy w pełnej długości, brak sztywności, taka elastyczność mięśnia, to jest jakby twój skill. Po treningu fajnie, bo zmęczony mięsień zawsze jest bardziej podatny na rozciągnięcie. A druga sprawa, że tak jak pytasz, co się przykurcza, no to mięsień czworogłowy, okolice stawu biodrowego, mięsień biodrowo-lędziowy, torebka stawu biodrowego, no to jest taki punkt krytyczny, jeżeli chodzi o przykurcz. Numer 2 i 3 to są okolice podkolanowe, bo cały mięsień tył uda, tak jak nasze spodnie teraz się marszczą pod kolanami, więc one też się skracają. I brzuch.
To wszystko jest w skróconej pozycji, więc o tym zawsze warto pamiętać. A jeżeli chodzi o coś, co nie jest do końca w skróconej pozycji, ale jest nadmiernie napięte, to te popularne kaptury, czyli obręcz barkowa. Mhm. Czyli tutaj spina. Tak, może pokażę, to na YouTubie będzie widać, na Spotify'u będzie słychać. Czyli taka pozycja, czyli tutaj brzuch przykurczony. Przykurczony, biodro, tutaj przykurczone, biodro przykurczone, pod kolanami przykurczone. Tutaj przykurczone. To jest top 3. No, a reszta rozciągnięta, całe plecy. Plecy rozciągnięte. Rozciągnięte, a tutaj spina. Rękami bym się nie przejmował, tak, tylko bardziej tutaj tym kapturem, ale dokładnie to jest to, o czym mówimy. I teraz jedziesz cały czas na takiej napince i to jest w ogóle wszystkie trzy poza brzuchem, czyli kaptury, udo, przód i tył, to są takie prospołeczne schorzenia, no bo to jest cały czas siedzenia. No dokładnie. No tak. Jakby patrząc na to, co my sobie fundujemy rowerem, w opozycji do tego, co my sobie fundujemy na co dzień, w życiu, i tu siedzenie, no to wszystkie ćwiczenia, które powinny być dobierane, powinny być nastawione na to, żeby to niwelować. No tak. Czyli po pracy siedzącej pójście na rower to nie jest najlepsze rozwiązanie nie dla... Nie jest to najlepsze rozwiązanie. To jest w ogóle zawsze najciekawsza sytuacja, jak my jesteśmy na jakimś festiwalu, robimy wykład, czy na naszych szkoleniach. Chociaż ta sytuacja częściej ma na festiwalach, kiedy wykład jest krótki i ludzie czasami potrafią trafić tak na 5 minut przed i nie są zorientowani, co się będzie działo. No i się okazuje, że ktoś podnosi rękę i mówi to zaraz, bo tu jest festiwal rowerowy, a pan tutaj rzuca taki wątek, że najlepiej na rowerze nie jeździć. No to nie o to chodzi, bo to nie jest tak, że rower jest niezdrowy czy jest szkodliwy. Bardziej chodzi o to, że osoba, która siedzi i ma problem z narządem ruchu, jeżeli wskakuje rower i chce to jakby zniwelować, to, no to raczej nie tędy droga. Okay. Biorąc pod uwagę korzyści, jakie taka osoba ma z roweru, no to układ kardiologiczny, układ pulmonologiczny, czyli sercowo-naczyniowe sprawy płucne, układ mięśniowy, czy chociażby psychiczne oddziaływanie na człowieka, no to rower tu jest świetny, no ale jeżeli boli cię kolano od przykurczu mięśnia czworogłowego i chcesz to zniwelować rowerem, to mała szansa. Jest taki przejściowy etap, kiedy zaczyna się w ogóle ruch w tym kolanie, bo ktoś się nie ruszał 10 lat. No to na początku się czuje dobrze, ale tak naprawdę motyw krócenia mięśnia, jego napięcia nakręca, więc tak czy siak prędzej czy później to wyjdzie w postaci najczęściej bólów. Okay. Czy zużycia chrząstki, no ale to już jest temat. Na inny podcast. No tak. No. Jeszcze coś? Rozciąganie to jest... Ciężka sprawa. Ciężka nieprzyjemna. Sprawa. Nie każdemu się chce po rowerze. No ja wiem, że się nie chce, tylko że to jest tak, że może trzeba czasami poczuć korzyści właśnie płynące z rozciągania, żeby się do tego przekonać. Albo wręcz odwrotnie, tak jak mówiłem, czasami niekorzyści i wtedy każdy gdzieś tam się zastanawia i stwierdza, że jednak jest to potrzebne. No i jeżeli są dolegliwości już kolana i ktoś jeździ na rowerze, tak się skupię na tym kolanie, bo to jest dość częsty przypadek, i ktoś porozciąga się 2 dni i czuje, że kurde, nagle nie mogłem jeździć 2 godziny, a teraz robię 5 minut przed, 5 minut po i te 2 godziny daję rady, no to jakby... No ciężko, nie ma lepszego argumentu, żeby kogoś do tego przekonać. No. To mocno obrazuje na pewno. No ja sam po sobie widzę właśnie, że przez jakiś czas się nie porozciągam i czuję w różnych momentach po prostu dnia, że coś jest nie tak. No, leżę na plecach i gdzieś moje lędźwia na przykład się odginają. To jest właśnie też pewnie ten... Ale widzisz, dobrze, że ty to mówisz, bo... To jest ciekawy wątek, bo ludzie, którzy nigdy się nie rozciągali, nie czują tego momentu, tkwią w swojej jakby tam pozycji i ograniczonych ruchach. A jeżeli ty czujesz, że się porozciągasz i ty wychodzisz do jakichś parametrów mechanicznych swojego ciała i nagle zaczyna ci tego brakować, to tobie to przeszkadza. No tak, a jeżeli ktoś sobie tak funkcjonuje w jakichś takich umiarkowanych przykurczach, to nigdy nie poczuje tego super komfortu z bycia, no, nazwijmy to elastycznym, tak? No tak, tak. Czyli jak już się zaczniesz rozciągać, to już nie ma odwrotu. No, ale nie uzależniam. No tak. Znaczy trzeba się dalej zmuszać. To jest to.
No dobra, wróćmy jeszcze do tego początku sezonu, jak zacząć to przygotowanie, bo to jest teraz ten moment, kiedy powinniśmy pomyśleć o przygotowaniu do sezonu, bo on jest tuż. To jest dobry moment, żeby wspomnieć znowu o naszych szkoleniach, bo ja każdemu proponuję szkolenia Body Bike Check. Ale no jest to proces zawiły dla roweru, bo można ćwiczyć bardzo ogólnie, żeby być po prostu rozruszanym. Tylko wtedy nie do końca jakby jesteśmy w stanie przewidzieć to, czy my poprawiamy coś, czego nam brakuje na tym rowerze. No bo rower, traktując jako jedno, to też jest złe podejście. No bo ktoś, kto jeździ enduro, a ktoś, kto robi dirt, to przygotowania są zupełnie inne. One są zbieżne w takiej lwiej części, ale gdzieś tam w drugiej, zwłaszcza części, jeżeli to jest okres trzymiesięczny, no to muszą się rozejść. Jeżeli ktoś jeździ szosę, no to widzimy, że te przygotowania nawet w zawodowych grupach bardziej się opierają na tym, że po prostu już się w lutym wyjeżdża i się wkręca w te mechanizmy jakby bardziej wydolnościowe. No i mnie jest ciężko oszacować, czy to jest w stanie wyeliminować potencjalne doznanie przeciążenia w tym przypadku. No chociaż tam jak już są kraksy, to jest jakby to jest zero-jedynkowa często. Albo wyjdziesz z tego tak lightowo, albo się skasujesz mocno, bo prędkość jest duża. No a jeżeli chodzi o to, że ktoś to robi na własną rękę, powinien zorientować się, które mięśnie są najważniejsze, ale już nie w kontekście tego, żeby je rozciągnąć, tylko które dają nam dobre opanowanie roweru. No i ja mogę tutaj podpowiedzieć, że są to skośne zewnętrzne. Czyli tutaj, tak? Dokładnie tak. Najbardziej powierzchowne mięśnie brzucha, one idą od miednicy do żeber, w taką fałkę się rozchodzą. Później mamy prosty brzucha, czyli ta słynna kaloryfer. Krata. Tak. I mniemanie ludzi jest zazwyczaj takie, że one są przed, ale jest inaczej, bo skosy są bardzo cienkie. Mamy wewnętrzne, co są ułożone zupełnie inaczej niż fałka. No i potem jest poprzeczny brzucha, to jest taki jakby powiedzmy fundament mięśni brzucha. To te skoce dają nam bardzo dużo, bo one nas rotują i one robią skręty boczne tłowia, a ja przynajmniej wychodzę ze swoich obserwacji, zresztą często o tym rozmawiamy, że rower, wiadomo, ręce nadają kierunek, ale tłów jakby to rozpoczyna i te skoce naprawdę powinno się tam mocno jakby podciągnąć w pierwszej fazie. Druga rzecz jest taka, że my mamy ułożony schemat, jeżeli ktoś to przerobił, rotacji w segmencie, żeby się jakby zewrzeć cały, a później wychodzenia z tej rotacji, bo rower jednak często daje nam takie pozycje, z których trzeba wyjść. I teraz umiejętność wyjścia z niekorzystnych pozycji, no to jest ta zdolność prowadzenia roweru, no ja to mówię jak mamba, jak fajny taki wąż, a nie takiego jak jakiś kwadratowy klocek, który by jechał. No tak. I ostatni element. Niezależność ruchów kończyn górnych od tłowia, czyli na końcu trasy nie chcę, żeby mój zawodnik jechał jak sztywny kamień, tylko żeby te ręce na pełnym zmęczeniu dalej jednak chodziły, niezależnie od tłowia. I ćwiczeń na to są dziesiątki, jak nie setki, pewnie są setki. Ja lubię taki schemat powtarzalności ćwiczeń, ale nie lubię, jak ktoś z roku na rok robi to samo. Mam nadzieję, że ty to zauważasz, że jednak ten core dla mnie jest ważny, ale ćwiczenia powinny być inne, żeby też zawodnika zajawić. Ty dużo prezentujesz ćwiczeń czasami, pokazujesz? No tak, tak. No to jeżeli ktoś nawet wbije się w połowie swojego sezonu, albo nawet się obudzi dzisiaj, że on będzie robił jednak takie przygotowanie, jak zacznie nie od początku, to nie jest najgorsza rzecz, bo lepiej zrobić coś niż nic. Czyli pierwszym krokiem, jak ktoś się już obudzi albo chce się przygotować, czyli pierwszy krok to są te skosy, ten brzuch, tak? Tak, skośne zewnętrzne jako taką bazę. Jeżeli większość ćwiczeń, nie wiem, popularna deska, którą my częściej traktujemy rozgrzewkowo, jeżeli w ogóle, no to też nie napina, ale przy współudziale ze wszystkimi innymi mięśniami. Jeżeli maksymalnie wyizolujemy mięśnie skośne i budujemy progres w
takich ćwiczeniach, no to mamy pewność, że później wchodząc w ćwiczenia bardziej zaawansowane, one są wydolniejsze. Mhm. No i teraz złożenie ćwiczeń na mięśnie skośne też nie jest tak łatwo, bo klasycznym ćwiczeniem to są takie brzuszki rotacyjne. No one akurat dla rowerzysty nie są najlepsze. Okay. W podcaście jest ciężko wytłumaczyć, jak to ma wyglądać, bo sam wiesz, że to jest ciężko nawet przy pokazywaniu z opanowaniem. Tak? No co mnie właśnie zdziwiło, jak zaczynaliśmy współpracę, że te klasyczne ćwiczenia, które robi się na siłowniach, czy widzi się na siłowniach, one nie, no dla rowerzystów przeważnie często nie są dobre, tak? Właśnie tu mówisz o tych brzuszkach, wspominałeś coś ostatnio o martwym ciągu. Martwy ciąg to jest jakby klasyka pytań, czy jest dobry. Możemy to rozwinąć akurat z tym martwym ciągiem. To jest tak, że akurat popularne ćwiczenia, ich jest wiele, które jakby mogą się wpisać w koncepcję tego, żeby się rozwijać na rowerze. No ale też jest spora grupa, które mogą zaszkodzić. Martwy ciąg, ja bym powiedział, że zakładając, że ktoś go robi dobrze, jest dość neutralnym, ale bezwzględnie nie za wiele pomoże. Bo robiąc poprawnie martwy ciąg i robiąc progres w tym martwym ciągu, to my jakby wchodzimy, budujemy to, że możemy więcej dźwignąć, niezależnie czy to w warunkach siłowni, czy w życiu codziennym, wiadro z gruzem, szybciej dźwignąć, i przez dłuższy czas. A jeżeli ktoś robi ten martwy ciąg, a taka mi się wydaje przyświeca idea rowerzystom, po to, żeby mieć mocniejsze plecy, to no jest jednak, to się nie sprawdzi. Jakby trzeba bardzo jasno powiedzieć i rozróżnić wysokie obciążenie od niskiego i stabilizacja odcinka lędźwiowego, czyli to właśnie to, co ludzie próbują profilaktycznie leczyć przed sezonem, nie następuje w wyniku ćwiczenia martwego ciągu nie będzie miała dobrej efektywności. Nawet jeżeli ktoś go, nie wiem, z trenerem, z boku robi idealnie. I no jest dużo badań na ten temat. Ja w swojej praktyce w ostatnim czasie nie jestem taki naukowy bardzo, żeby wszystko potwierdzać badaniami, bo da się zauważyć, że są badania na każdy temat za i przeciw, ale praktyka pokazuje mega i to w każdym tygodniu właściwie mam kogoś, kto przychodzi z siłowni i mówi, że no kurde, martwy ciąg tam robi, a plecy mnie bolą. Moje osobiste doświadczenie też dało mi już dawno temu do myślenia, kiedy strongmeni, z którymi miałem okazję pracować, mówią: Paweł, no ale wiesz, ja idę tutaj, wchodzę na plac, podnoszę po 120 kg w spacerze farmera i mi plecy nie bolą, ale ja nie mogłem na te zawody dojechać, a jechałem 300 km. I nie mógł dojechać przez ból pleców. Tak. Ta. I to takie nazwiska bardzo, bardzo znane w Polsce. No i to tak jest, że jak zbadasz kogoś w niskim obciążeniu, co jest charakterystyczne dla roweru, to tam są błędy. A jak popatrzeć, jak ćwiczy ta sama osoba w warunkach siłowych z dużym obciążeniem, to wygląda nie najgorzej. A jednak ból pleców jest. Więc no, to sugeruje, że zazwyczaj to niskie obciążenie jest problemem. A to jest przez to, że te mięśnie głębokie jakieś nie pracują? Czy... Tak, jest taki mięsień jeden wielodzielny. On jest bardzo głęboko, właściwie on przebiega od kręgu do kręgu, od wyrostków poprzecznych. Niektóre włókna przebiegają przez dwa poziomy. I on, jeżeli robisz martwy ciąg poprawnie, to on jest odpalony, ale równocześnie są odpalone mięśnie, które mają to dźwignąć, bo on nie jest w stanie tego zrobić. Jeżeli ćwiczysz dobrze technicznie i masz bardzo wiele mięśni zaangażowanych w udźwig ciężaru i dobrze zaangażowany w stabilność, ale wiesz, że cię plecy bolą, na przykład kiedy jedziesz na rowerze z spokojnym tempem, czy siedzisz w aucie, w samochodzie, to najprawdopodobniej dysbalans między tymi mięśniami jest zaburzony. I żeby wyrównać ten dysbalans, musisz wejść w ćwiczenia o niskim obciążeniu. Czego martwy ciąg nie gwarantuje. Jeżeli chodzi o skill na rowerze, ja tam w ogóle już nie widzę zalet i znam mnóstwo dobrych zawodników, chociażby ty, którzy nie propagujesz nagminnie martwego ciągu, tak? A jakoś na formie nie tracisz. No tak. Znam mnóstwo, którzy robią,
a jakoś na formie nie zyskują. No i to tak to mniej więcej się prezentuje. Jeszcze, żeby temat zamknąć, trzeba pamiętać, że martwy ciąg jest specyficznym ćwiczeniem ze sportów siłowych, z trójboju siłowego. No i tam się spisuje idealnie, bo tam właściwie o to chodzi. I ostatnie lata są takie, naszła moda na to, żeby bardzo atrakcyjne ćwiczenia, chociażby CrossFit to spropagował, wrzucić do jednego wora i robić z tego jakby, no CrossFit to jakby właściwie jedna osobna konkurencja. Ale to jest dla ludzi zazwyczaj było, którzy latami się przygotowywali do takiego treningu. No a generalnie jak popatrzysz na rowerzystów, którzy mają problem z plecami, to my mówimy cały czas o poprawnym wykonywaniu martwego ciągu, ale ludzie nie potrafią tego zrobić poprawnie. Ludzie tego nie czują, ludzie myślą, że robią to dobrze, a łatwo pokazać, że nie do końca. No. Nie wiem, czy dość jasno? Tak, tak. No, ja myślę, że to jest zrozumiałe. I co? No, trzeba. Może łatwiej po prostu zapomnieć o tym ćwiczeniu. Znaczy, i skupić się na. To też jest tak, że jak ktoś bardzo coś lubi i robi to dobrze technicznie, jakby pracuje nad tymi podstawami, nad tym wspomnianym mięśniu wielodzielnym, to nie jest tak, że nie może tego robić, ale jeżeli ktoś próbuje z czymś się uparać, z dolegliwościami i nie przyjmuje do siebie tego, że akurat to nie jest najlepsze wyjście i to katuje, to zazwyczaj albo sobie nie pomoże, ale niestety często zaszkodzi. Rozumiem. No i teraz ostatnia faza naszego spotkania, czyli pytania z Instagrama. Zadaliście tutaj trochę pytań i na szybko na nie odpowiemy. Pierwsze pytanie, ile powinna trwać poprawna rozgrzewka, bo o rozgrzewce przed rowerem nie pogadaliśmy. Nie, dobre pytanie i mega ważne, w mojej ocenie 12 minut to jest max maxów. I to może być zaskoczeniem dla różnych osób, ale rozgrzewkę, którą propagujemy, da się zamknąć w takim przedziale czasowym. Rozgrzewka ma być krótka, efektywna, jakby mielenie tam kiszki i robienie nie wiadomo czego. Kręcenie rękami przez 5 minut, zastanawianie się, co potem jest nieefektywne. Jak się wie, co robić, 12 minut to jest bomba. Jak się zrobi 5, to też jest zawsze coś. Mówię o tej rozgrzewce bez roweru. No tak, tak. Bo na rowerze potem też trzeba się tak rozjeździć, jakby zrobić takie podstawowe rzeczy, nie? Dobre pytanie. Czyli do 12 minut. A ile minimum? Ile to? Ile minimum rozgrzewki? Ile minimum? No, bo każdy chce minimum rozgrzewki. Tak jak mówię, no 5 minut to już jest bardzo mała wartość. Jak rozgrzewkę, którą my jakby pokazujemy ludziom, da się rozciągnąć do 12 minut tak bardzo optymalnie, ale jak się ją zrobi w 5 minut, to ja czasami już słyszałem tekst, że ktoś jest zmęczony. Więc no, zawsze lepiej w 5 minut coś zrobić niż... Zresztą my rozgrzewkę pokazywaliśmy u Was na kanale. Tak, tak, na kanale jest rozgrzewka. To także... ją da się zamknąć, powiedzmy tam w 6 do 10 minut. No pewnie. Optymalnie. Można rozciągnąć, ale nie ma takiej potrzeby. Dobra. To kolejne pytanie. Zimno to. Czy fizjo Cito robi jakieś triki na rowerze? A! Tutaj już było trochę odpowiedź. Aktualnie nie. Dzisiaj nie zademonstruję. Paweł. Ale jeździłem, tak mówię, dużo. Paweł jeździł. Jeździł, ale nie skakał. Ale mocno analizuje skoki rowerowe. Tak. I dlatego może nam pomagać. Mourinho podobno też nie był dobrym piłkarzem. Tak. A trenerem, no tak. No. Nigdy nie grał wysoko. A trenerem jest nie najgorszy. Poza tym, jak zanim znajdziesz coś, myślę, że chcąc być dobrym w czymś, w jednej i w drugiej dziedzinie jeździć dobrze na rowerze i być dobry w gabinecie, to jedno i drugie zabiera czas, więc no tak. Nie da się tego pogodzić. To na pewno. Dobra, dużo jest pytań o konkretne kontuzje, czyli co zrobić przy kontuzji nadgarstka, przy kontuzji kostki, jakie ćwiczenia i tak dalej.
ale to myślę, że... Ciężko się rozwinąć. Ja powiem tylko tyle, że nadgarstek akurat no, przez upadki na rowerze jest dość częsty. I z nadgarstkiem podstawowa rzecz, niezależnie czy jest złamana kość, czy tam uraz typu, powiedzmy, podkręcenie, podstawowy problem jest potem w zdolności podparcia. I może nie powiem co, tylko powiem, do czego powinni pacjenci dążyć i przy współpracy ze swoimi lekarzami, czy tam fizjoterapeutami, w rowerze bezwzględnie podparcie. Mhm. Jeżeli mamy materiał filmowy, jeżeli ktoś się bardzo skupia na zgięciu, to w rowerze to jakby mało nam da. Podparcie jest dla bezpieczeństwa kluczowe. Wiem, że wszyscy chcą wejść szybko w rower. Bez tego nie polecam. Mhm. Czyli trzeba mieć tą... Zgięcie grzbietowe. Zgięcie, żeby móc się podeprzeć. Dokładnie tak. Na pewniaka. Tak. Tam jest taka dość prosta mechanicznie sytuacja, bardzo prosta. Każdy fizjoterapeuta powinien sobie z tym poradzić. No trzeba jakby poinstruować. W ogóle hitem jest, że u mnie w gabinecie przy dobrych wiatrach spotkań z nadgarstkiem jest od 3 do 5, nawet po ciężkich złamaniach. Gorzej jest, jak coś idzie nie tak, co zawsze może się zdarzyć, no to wielokrotność wzrasta. Kostka jest już bardziej jakby skomplikowana. Ale też nie tak, żeby sobie z tym nie poradzić. Głównie chodzi o ustabilizowanie stawu skokowego. Nie liczyłbym na jakieś przyspieszenie w kontekście, że szybszą regenerację, że ktoś przyspieszy czas gojenia tkanki, bo to jest niemożliwe. Uh-huh. Ale jeżeli poprawimy stabilność stawu, to wtedy oszczędzamy to, co się uszkodziło. No i ja w ogóle na tym systemie bazuję cały czas. Nie chcę po prostu, żeby w trakcie dochodzenia do siebie przeciążać coś, co zostało uszkodzone, a z drugiej strony bardzo zależy mi na tym, żeby głowa nie zapomniała o tym, do czego służy dany staw. Okay. Czyli wspomniana kostka, ktoś pytał, to powinien wykonywać szereg ćwiczeń, które pozwolą podtrzymać komunikację głowa-stopa. Mhm. Głowa jest tym, który zarządza, mięśnie, stopa jest efektorem, który ma wykonać zadania. Okay. Jeżeli goi się coś i my jakby nie zadbamy o to, żeby podtrzymać ten proces, to przez to faza dochodzenia do siebie się wydłuża. Mhm. Czyli ostatnio, tak jak mi mówiłeś, przy bólu kostki lepiej chodzić o kulach, a poprawnie, tak. A nie żeby chodzić kulejąc, tak? No bezwzględnie, bezwzględnie. To się dotyczy wszystkiego, że jeżeli ja zawsze to odnoszę do galerii handlowej. Mhm. Jeżeli widzę kogoś w stabilizatorze na kolano czy na kostkę, mhm, bez kul i chodzi bardzo słabo, no to coś jest nie tak. Jeżeli widzę taką samą osobę ze stabilizatorem i z kulami, ale chodzi poprawnie, no to jest dobre postępowanie, ale najlepsze jest bezwzględnie, bez stabilizacji takiej zewnętrznej, ale kule dla odciążenia. Tak. Jeżeli ktoś jest w fazie dochodzenia i już jest w tej opcji, tak ty teraz, że sobie chodzisz dobrze, poprawnie, no to jak najbardziej można to propagować. Tylko czasami zmęczenie, obciążenie powoduje, że znowu ten chód jest zaburzony, no i z tego trzeba szybko zrezygnować. Okej, dobra, daj mi chwilkę i znajdę coś fajnego. Jest tak dużo, czy...? No właśnie nie jest zbyt dużo. I są takie bardzo konkretne, że przypuszczam, że ciężko by było odpowiedzieć. Jakie ćwiczenia wykonywać w domu, żeby nie mieć kontuzji kolan? No. Coś na wzmocnienie kolan? To jest... Co można powiedzieć, a nie pokazać? Znaczy, ja rzucę zajawę, że jakby kolano jest najstabilniejszym ze wszystkich stawów. I to trzeba jasno podkreślić. Okay. Jego urazy często nagminne wynikają z niestabilności dwóch sąsiednich stawów. Przede wszystkim biodra. I tutaj jakby siedzenie znowu się daje we znaki, czyli rower, bo rozciągamy mięśnie pośladkowe, a jakby takim klasycznym obrońcą zejścia kolana do środka jest pośladkowy średni. Więc trzeba byłoby zacząć od tamtego rejonu. A drugi staw sąsiedni to jest kostka. Jakby zaburzenia w tych dwóch stawach powodują, że kolano wychodzi ze swojej osi i wchodzi jakby w ruch, w których nie powinno tam nigdy w kolanie powinien wystąpić i wtedy dochodzi do urazów. Więc jakby ćwiczenia poprawiające te dwa sąsiednie stawy są jakby kluczowe.
zakładając, że ktoś nie ma urazu. Jak jest no tak, uraz, tak. No to jeszcze musi pracować nad tym, żeby to kolano, tak jak mówię, podtrzymać. Ale wzmocnienie w cudzysłowie kolana to są dwa sąsiednie stawy. I może taki trochę mit obalę, że mięsień czworogłowy, czyli uda, jest stabilizatorem stawu czynnym w kontekście wychodzenia podudzia do przodu, ale to jest jakby w kategorii urazów bardzo rzadko, więc on tutaj nie jest jakby zbawienny. Okay. Nie wiem, na ile pomogłem komuś tam. No tak, tak, to na pewno jest mega ważne, bo kogoś boli kolano, to skupia się na tym, żeby ćwiczyć kolano albo wciążać. No, albo... jakby najlepiej wyprowadzić z błędu kogoś, jeżeli kogoś chce, ktoś, nie wiem, pójdzie na maszynę i będzie prostował nogę w kolanie z oporem, to nie będzie idealne rozwiązanie. No to ostatnie pytanie. Jaki staw jakby jest najbardziej skomplikowany? Która część ciała jest najbardziej trudna do wyleczenia? Do wyleczenia. O. Aha, no to jest. To ja mam takie. Znaczy, mam tu podzielone w swojej głowie na urazy charakterystyczne. Aha. To może od tego zacznę, ale wrócę do tego stawu. Ja nikomu nie życzę zerwania Achillesa. Aha, tak. Okay. To jest jakby sprawa taka, z której się ciężko wychodzi. Często się nie udaje uzyskać pełnej sprawności. A jeżeli chodzi o to, który staw jest skomplikowany, no to są proste stawy i bardziej skomplikowany. Ewolucyjnie najbardziej nieprzystosowany do tego, co my chcemy robić, wydaje mi się, że... No nie wydaje mi się, tak jest po prostu, jest bark. To był kiedyś staw podporowy. My funkcjonowaliśmy w czworaczej pozycji. Aha. Kiedy wskoczyliśmy na drzewa, zaczęliśmy ruszać rękami, postawiliśmy na mobilność. Dzisiaj głowa kości ramiennej jest wyraźnie większa od panewki. Aha. Panewka łopatki jest mała, głowa jest duża. Aha. Jakby tu są często problemy, zwłaszcza w rowerze, kiedy upadki, obręcz barkowa jest dość taka, no to jest najbardziej wiodąca jakby grupa urazów. Ale z leczeniem nie jest aż tak ciężko, jak ciężko jest chociażby z biodrem. Okay. Sam fakt, że go jakby nie widzimy, nie czujemy, bo mnóstwo małych mięśni zaopatruje, jakby decyduje o jego stabilności i to są takie bardziej poziom mikro niż makro, jest cięższy. Dla pocieszenia młodzi rowerzyści raczej z tym nie mają problemów, później z biegiem da się zauważyć, że ktoś jak ma stażu rowerowego 30 lat, te biodra różnie z nimi były. Okay. Dobrze, no to zakończmy tym pozytywnym akcentem, że młodzież nie ma problemu z biodrami. I myślę, czekamy na lato. Tak, czekamy na sezon. Wy się przygotowujcie, dbajcie o siebie. W razie kontuzji wiecie, do kogo uderzać. Zapraszamy. I co? Ja myślę, że ludzie też mogą napisać do nas bezpośrednio na chociażby Insta i ja chętnie odpowiem, jakby jesteś bardziej wkręconego co do tematów swoich zdrowotnych. W social mediach problemów nie rozwiążemy, ale może coś nakierunkujemy. To uderzajcie na Fizjocito. A my widzimy się na rowerze w przyszłości, już niebawem w sezonie. Także zaczyna się zabawa 2022. To był Godziek Brothers On Air. Możecie słuchać nas na YouTubie, na Spotify'u i kto wie, gdzie jeszcze w przyszłości. Pozdro.